Witam, z tej strony Rafał. W dzisiejszym odcinku zinboxujemy PZL P7A w wersji Deluxe od Arma Hobby. Wiadomo, że dzisiaj jest tłusty czwartek, więc model też musi być wypasiony. Słuchajcie, model o numerze katalogowym 70005. Pudełko dosyć małe. Sprawdzamy, co tutaj jest. Dwa modele plastikowe samolotu, kalkomanie kartografa dla 8 wersji malowań, no to już jest wypas. Blaszka fotodawiona 2 sztuki, koła podwozia z żywicy 4 sztuki, maski 2 sztuki, więc słuchajcie, mamy naprawdę wypas. Z tyłu znajdują się schematy barwne dla 8 malowań. Mnie bardzo zainteresowało to malowanie, które model kiedyś już zrobiłem podobny, ale tutaj widzę, że też jest jakieś rumuńskie fajne, polskie też bardzo nietypowe. Zaglądamy do środka, zobaczymy co kryje pudełko. Jest to model, który już wyszedł jakiś czas temu, ale jest na wypasie. A więc tak, zaczynamy od woreczka strunowego. Mamy dwie woreczek, a w środku jeszcze jeden woreczek. Więc tak, po kolei mamy 2 razy maski. Mamy folię, która ma imitować, o, ostrość poprosimy. Mamy folię, która ma, tu są zegary, plus do tego owiewka. Mamy też cztery owiewki, tak, tutaj w sumie. Przezroczyste elementy, tak, czyli to jest owiewka. Musiałbym zajrzeć do instrukcji, zobaczyć. A, bo to jest jeszcze. Tutaj jest do 11 i do 7. Także wyjaśniła się sprawa. Blaszka fototrawiona. O, z tej strony będzie lepiej chyba widać. 2 sztuki blaszki. Czyli całkiem fajnie. O, tak będzie dobrze widać wszystkie detale. Koła 4 koła żywiczne. Może spróbujemy zrobić zbliżenie. Powinny różnić się napisami, Stomil i Dunlop powinno być, dobra. Więc mamy to. I mamy dwie wypraski, które wchodzą jak gdyby jedna w drugą. Więc, o, tak to wygląda, że z góry teraz troszeczkę zbliżymy. I będziemy jechać tutaj od tej strony. Też, o, tutaj widać blachę falistą. Całkiem nieźle odlana. Znaczy, to też widać, jaki duży progres producent zrobił od czasu wydania tej P7. Wystarczy spojrzeć na najnowszy model, na najnowszego inboxa P11 w 4.8. Te linie są troszeczkę grube, ale według mnie mogą być jeszcze. Nie ma tragedii. Model chyba wydany w 2017 roku, tak mi się wydaje. Całkiem ładnie to wszystko wygląda.
Także jest ok. Ta linia, tutaj podziału troszeczkę, gruba, ale słuchajcie, nie ma co wybrzydzać. Dobra, silnik zobaczymy. Też tutaj są koła. I pamiętajmy, że w wersji Deluxe mamy tak naprawdę dwa samoloty. 8 plansz barwnych, znaczy 8 malowań możemy wykonać. Także jest ok. No ja widzę, słuchajcie, no w porównaniu z najnowszym modelem tutaj, no to wiadomo, że to nie ma, nie jest taki super model, jeśli chodzi o P7, ale to bardzo, nadal to bardzo ładnie wygląda. Czy w ogóle to nie ma, znaczy to, jeżeli mamy mówić tutaj o alternatywach, to jest stary model, który ja wykonywałem i on się w ogóle nie umywa do tej P7. Jakieś niewielkie mdlewki i tak dalej tutaj są. No, trzeba będzie trochę powalczyć troszeczkę trzeba będzie z opiłowaniem tego, ale tutaj tragedii nie ma. Tutaj wnętrze widzimy. Kadłuba. I tutaj z drugiej strony to samo. Także tak by to wyglądało. Macie to już. Wszystko widać tutaj. Jest śmigło. Także jak dla mnie o niebo lepszy od swojego poprzednika. I troszeczkę gorszy od najnowszego modelu, ale tutaj się nie ma co dziwić, bo naprawdę Arma zrobiła wielki postęp, jeśli chodzi o wykonanie modeli. Chciałoby się, żeby wszystkie tak wyglądały z Army, ale teraz to już jest starszy model, on już jakiś czas temu wyszedł. Ale nie ulega wątpliwości, że jeżeli ktoś 7.2 składa, chciałby mieć w swojej kolekcji 7, to muszę wam powiedzieć, że są wypraski, jest blaszka, są żywiczne koła, są maski, więc można naprawdę poszaleć. Dobra, a jeszcze instrukcja. No, pokazywałem wszystko oprócz instrukcji i kalkomanii. Kalkomanie, proszę bardzo. Kartografa. Także pierwsza liga. Nie ma co tutaj wybrzydzać. Instrukcja, jak widzicie, w miarę czytelna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem malowań. Nic dodać, nic ująć. Zapowiada się ciekawy modelik. Nie wiem, czy go nie zbuduję na jakąś właśnie jakiś konkurs. Zobaczymy jeszcze, bo planów jest dużo. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.